Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Witam się z wami w mieście Nokron, konkretniej w, jak to się nazywa, zaraz sprawdzę, w akwedukcie Siofra. Tutaj sobie sprawdziłem, że jest gdzieś jeszcze miejsce łaski, tutaj trzeba pobiec na klif i tutaj w jaskini jest przejście, konkretniej. Tam. To był rycerz Tygla, z którym zawalczyłem przed odcinkiem. Szybko go wyniotłem i wypadła mi z niego jego tarcza. Rogata tarcza Tygla. Wielka tarcza ze złota zabarwionego czerwienią noszona przez rycerzy Tygla. Posiada wielki róg. W środku tli się starożytna świętość. Róg Tygla przebija wrogów podczas uderzeń tarczą. No i cios tarczą to umiejętność w tarczy. O, i na start mamy kurwa coś takiego. Zachęcające, nie? I teraz tak, tutaj powinien być boss i zaraz, jak skończymy tę lokację, znaczy nie tak zaraz boss, nie? Tak po prostu tu będzie boss. I jak skończę tę lokację, to powinna się tu też... Powinna też potem tutaj być ta... O, come on! Czemu na plecy nie wlazłeś? Zaraz za to, żeby cię. Zaraz za tą lokacją powinna być ta. Powinna być lokacja z właśnie Fią. Znalazłem dodatkowo czwartą klątwę siewu. No, nie była jakoś mega schowana. W sensie, jak walczyłem tam, gdzie walczyłem z perfumiarzem w stolicy, no to. Po prostu będzie ta pierwsza na tym pięterku, nie? Na tym piętrze walka, no to tam wiecie, że jest perfumiarz, jakiś taki podrzędny frajer. No to tam jest właśnie opcja, żeby potem wejść po drabince. No i tam właśnie piętro wyżej jest ciało z właśnie klątwą siewu. A, odnoga. O, ładnie, akurat flaszka odnowiona. Chociaż w sumie nie zużyłem żadnej, więc figa się odnowiła. No ale dobra. Niech będzie. Dobra, w sumie. Tak na szybko bym przeskoczył do właśnie mieczyka zimna. Żeby troszeczkę sobie żyćkę odzyskać. O! Dzień dobry. Wewnętrzny porządek. Gest, ok. Jeszcze tego brakuje, żeby mi NPC-a, kurde, jakiś podrzędny frajer zabił. Wojownik. Przed tobą wróg. W ogóle Dari. A nie chcę powiedzieć Darion? A Darion to był chyba D, co nie? Już pamiętam. No proszę, mamy tego bossa, o którym wspominałem. O, super, kolejny gargulec, tego było mi trzeba. A, w ogóle zdobyłem poza nagraniem jeszcze róg wysłannika, jak szukałem tej klątwy siewu. Róg wysłannika. Złoty róg posłańców wyroczni, wyjątkowo ciężki. Jego uderzenia z pewnością będą wyczuwalne. Pierwotnie był instrumentem, jednak zwykli ludzie nie mogą na nim grać. Być może jest jeszcze za wcześnie, by róg mógł wybrzmieć. Bańka proroctwa. Zadmi wróg, by uwolnić magiczną bańkę. Bańka pomału unosi się w powietrzu i zmierza do celu. Okej. Okej. Kurde, skąd mam ten miecz? Nie pamiętam. Musiałbym z kogoś wydrobić. Dobra, zobaczmy. Wielkie miecze plagi? Może?
na Gekiba niestety się trochę przejechałem na tym, że na Gekiba nie bije tyle, ile by bić mogła. Ile by mogła bić. Okej. Okay. Gargulca. Czyli definitywnie wroga, którego ja średnio lubię. Eldenie. O, super, jeszcze żyga trucizną, tego mi trzeba. Flaszka. Dobra, jeszcze nie jestem zatruty, więc mogę się opuścić. Super. Bi, bi, bi. Jezu, no serio? Czemu te broni muszą być aż tak... Ej, no chyba se żarty stroicie! Tak, kurwa, i co jeszcze? Ja pierdolę! Ja nienawidzę takiego czegoś! Dobra, nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Ja kończę jednego najpierw! Ja się nie będę z dwoma napierdalał, tak tyczkę po tyczkę. Super. Kurwa, czemu ja mogę jak Radan być niepowstrzymany podczas używania tego? Jezu, no nie wierzę, że byłem na serio aż tak daleko, żeby go nie sięgnąć ani jednym ciosem tego miecza. Tych mieczy właściwie powinien powiedzieć. Dawaj. Wypal to. No super, dopiero się tej trutki pozbyłem i już ją mam znowu. No i dawaj, błogosławnie. Okej. Okay. Zobaczmy, jak sobie ten piorun na niego poradzi. No ładnie się pło. No dobra, może skupię się na tym jednym po prostu i go zajebię błyskawicami. Dobra, nie zmarnowałem tego strzału przynajmniej. Trafiłem tego drugiego. No i dawaj, jeszcze tylko raz, jeszcze tylko raz. Będzie po tym i będzie po nim. Dobra. Mamy to. Dobra, teraz też po prostu posmakujesz piorunów. I żegnam. Jesus! Wielki miecz gargulca i podwójne ostrze gargulca, czy po prostu bronię tych... tych bossów. Dobra, mam te kotlety jeszcze. Czy na te pierogi z mięsa. Sobie podjem. Były. Dobra. Okej. Okay. Powinno być za chwilę kolejne miejsce łaski, więc znaczy mi to aż tak nie zaboli, że sobie to naraz wychlałem, no ale w razie był. Nie wiem sobie, zobaczmy się to bronię. Wielki miecz gargulca, wielki miecz z brązu używany przez nieustraszone gargulce. Podobnie jak u jego właściciela, brakujące części wykonano z trupiego wosku. To zlepek czempionów.
Cięcie próżni, utracona umiejętność danych bohaterów. Unieś oręż, bo otoczyła go próżnia, a następnie uderz nim w przód, ciskając pociskiem w kształcie ostrza. Okej, okay, czyli taka zakładam słabsza wersja tego, co może ta włócznia robić na... tego... Co może robić łowca węży, tylko też zakładam też, że... Tak jak ta włócznia jest jak ten miecz na Jorma, nie? No są różnicą, że jak zauważyliśmy... Niestety ta włócznia tylko i wyłącznie działa na... W sensie ma ten taki pocisk powietrzny, powiedzmy, w kształcie ostrza, tylko w trakcie pewnie walki będzie miała z tym bossem, z tym wężem, gdzie to znalazłem. A szkoda, bo wolałbym to mieć tak samo jak w przypadku tego miecza, jak się nazywał? Łowca burzy chyba ten miecz się nazywał w DS-ach 3, jeśli dobrze kojarzę. Że mogę tego pocisku używać kiedy tylko chcę, nie? No ale niestety. No ewentualnie tylko te dwie bronie pewnie mają te umiejętności. A nie, to ma cięcie z obrotu. Dobra. Podwójne ostrze z mozu używane przez nieustraszone gargulce. No i dobra, dalej jest to samo. Spoko. A, miałem chyba zmienić. Dobra, wróćmy do Nagakiby. No i oczywiście też do tarczy, żebym coś widział. O! Aha. Okej. Where dalsze przejście? Bo jakby... Było powiedziane, że za tym bossem jest dalsze przejście, ale gdzie? Czy z tej strony może? Ale jest miejsce łaski. Nawet szybciej by się pokazało niż sądziłem. Bo to jest pewnie miejsce łaski po prostu za pokonanie bossa, nie? Siadaj, odpoczywaj. Basen wielkiego wodospadu. O! Proszę, proszę. Mamy jakąś trumnę. Zobaczmy, czy ta też mnie gdzieś przeniesie. Kastelka. Dobra. Obejrzyjmy. Trumna się oczywiście sama z siebie zamyka, bo jest magiczna. Wątpię, że my sami to tak zategowujemy. Co? Dobra, ja rozumiem, że ta poprzednia trumna w jeziorze zgnilizny po prostu z nami spadła gdzieś na dół. To okej, okay, spoko. Ale... Kurwa, trumna, która robi za windę, no tego jeszcze nie grali. O, ale patrzcie, to też jest zniszczona, jak tutaj docieramy. I co, wygramolimy się teraz? Jap. Szkoda tylko, że ten mój hełm prześwituje przez tekstury. O, już się korzenie, widzę, zaczynają. Głębiny. Ciekawe, czy takie... Dobra, nie, bo... Jezu, miałem rzucić ciekawe, czy takie same jak te w DS-ach, nie? Jeden, no ale umówmy się, no... To były totalnie inne głębiny. Ale dobra, muszę sobie... zmienić... Tak, gdzie to było? Popioły wojny. Tu... No i tu bym chciał wrócić do tego, co miałem, czyli do przybijającego kła. Dobra, może nie do kła. Napierające pchnięcie? Spróbujmy to, bo to ogólnie jest spoko, ale rzadko tego używałem, a to jeszcze jest tańsze. Bo ten grom ogólnie jest, mi się nawet podoba, no ale... Nie jest to do końca takie zaklęcie, jakie sądziłem, że będzie. Czy tam umiejętność. Dobra, wracamy do wymyślnego. Zobaczmy, standardowy. No ciężki to wiadomo, tylko w siłę idzie. Wysoka jakość, no to wyrównuje. Magia, błyskawice, świętość, zatrucie, krwawienie. O, nieźle.
siłą trochę do góry, mistycyzm się dodaje, zręczność troszkę spada, ale nagromadzenie krwawienia naprawdę bardzo wysoko idzie. Tutaj mróz. Co daje okultystyczne w sumie? Zobaczmy. Mistycyzm na B. Siła jest trochę lepsza niż była. Zręczność strasznie spada. Okej, okay, o dziwo, nagromadzenie krwawienia też idzie w górę. O kurde, jak to damage podbija. Nieźle. Ale dobra, w sumie. Bo popiół wojny mam jaki mam, ale ustawą, że krwawą na ekibę. Żeby jeszcze bardziej buffować jej te obrażenia. No i żeby krwotok jeszcze w ogóle szybciej się nabijał. No i zabra... Dobra, a teraz jak to wygląda? No nie jest to do końca bilion ukłuć, ale jest to takie mniej więcej. O, come on! Dlaczego? Aha. Dobra, chuj, czyli jednak nie mogę. Czyli musi być wymyślny, ciężki albo standardowy, żeby mógł jeszcze dodatkowo nabijać na to efekty statusu. W sensie buffować te ostrze, więc dobra. Jednak zostajemy przy... Też dobra, może teraz pójdźmy w coś innego, na przykład podwójne cięcie. O, może tak, taniec miecza, ale zostańmy przy wymyślnym. Krwawienie się nie będzie aż tak nabijało, ale będę mógł przynajmniej nabić sobie tutaj dodatkowo jeszcze buffika w postaci elektryczności. Lub poświęcenia w razie walki z tymi, którzy trwają w śmierci. O, tam jeszcze widzę żuczka. Dobra, padł. Ja aż tak też nie oberwałem, więc jest spoko. I ładnie, kostur Ravatara. Ciągle mnie ta chrypa niestety męczy po drobnej grypie, więc no brzmię jak brzmię, chrząkam też jak pojebany, no ale... No co mogę rzec? Nie przeskoczę tego. Ja pierdolę, jaka wielka! Kurwa, myślę, że to jest pająk, to jest ta mrówka! Kraina. Dobra, O kurwa, są dwie. Tu są kurwa dwie. No, weź się odpierdol ode mnie. Oczywiście, ciałko normalnie wrażliwe jak, nie wiem, pięć... Dobra, może nie do końca tej myśli. Bo to by się mogło źle skończyć. Dobra, już tak bezpiecznie to dokończyć. Wrażliwe jak ten. Jak źdźbło na wietrze, ale głowa oczywiście musi być pancerna. Jezu, nie wierzę, że na dwóch mrówkach wyjebałem się z takiej ilości flaszek leczących. Skała mrówkowa to już chyba znalazłem wcześniej. No, aż tak ciemno jeszcze nie jest, więc mogę sobie te pochodnie odpuścić. Więc... A, ten... Kostur... Olbrzymia broń. Ceremonialny kostur przedstawiający złote drzewo, emanujące dawnym blaskiem. Posługują się nim awatary, chroniące pomniejsze złote drzewa. To co on robił tutaj? Awatary, które pojawiły się po roztrzaskaniu eldeńskiego kręgu, chciały za wszelką cenę chronić potomstwo Złotego Drzewa. Unikalna umiejętność, huk Złotego Drzewa, skocz wysoko w powietrze i z impetem spadli na ziemię. Spektakularna wywrotka wysyła we wszystkie strony fale uderzeniowe. To najpotężniejsza umiejętność rzucenia na ziemię. Zobaczmy, jak to wygląda. I ten trigger. A, takie coś. Ale ja już mam taką umiejętność.
Znaczy dobra, nie mam tego nigdzie wpakowanego, no ale mam jako popiół wojny taką umiejętność. To średnio to unikalne. O, długa droga w dół, widzę. Dobra, no z drugi. A ty nie mogę go przyzwać! Okej, okay, dobra, to akurat na plus. Dobra, tam jakieś dalsze przejście. No to zobaczmy, czego bronił. No bo raczej nie tych dwóch mrówek. Jaka muzyka, kurde, gra. Ostrożnie, ostrożnie. Żeby tylko nie spać na ten swój głupi pysk. Jak to niestety dość często mam w zwyczaju w tej grze. No co ja przed chwilą powiedziałem? No co ja przed chwilą powiedziałem, no? Ironia to suka, naprawdę. Nawet większa niż ta. Większa niż karma. Jak na razie to była chyba moja najgłupsza śmierć ever. Dobra, tędy mam iść. Więc idźmy. Okej, łuk w dłoń od razu. Jak ja pudłuję w to? Przecież to jest tak wielkie, że to nie ma. Ja nie mam bata z tego pudłować. Ja pierdolę, wyobraźcie sobie, że ktoś się boi insektów, nie? I robi sobie zbliżenie podczas walki z tym. Ja się insektów nie boję, nie? Ale kurwa. Przecież to jest zawał na miejscu. Gwarantowany. Widzicie, jakie one są strasznie detaliczne? No nie, co to jest? Ta osa chyba. Wygląda przynajmniej tak osowato. O ty kurwa gnoju! Śmiesz mi konia, na konia naskakiwać? Dobra, okej, no nie zginął. Na szczęście. Ale dobra, na razie może lepiej nie będę na niego wsiadał. A ty, a czekaj w sumie? Czekaj, niech leci i spróbują trafić, tak będzie właśnie nad przepaścią. Czekaj, co to było? Przedawkowanie lotu? Da hell, czemu ona tak nagle sama spadła? Też po... No chodź, please, weź też tak spadnij. Uuu, jakiś legendarny przedmiot. Dobra, ja akurat muszę pomóc, widzę, tak spaść, więc... Proszę bardzo. A nie, ta się widzę wycwaniła, jest tak idealnie na kancie. Ale proszę bardzo, też nie żyje. Kurde, ciekawe co to jest. Bo z taką poświatą, no to należy oczekiwać czegoś naprawdę zajebistego. Ale tu potrzebuję chyba kunia. O! Chociaż? Może nie. No! Nie waż mi się! Kurde, tu chyba muszę wskoczyć na strudze. O, chociaż? Chociaż nie, dobra. Przejdę normalnie. Chyba. Chuja tam. Kurwa mać, weź to znajdź sobie dobrą trasę, nie? Żeby się nie spierdolić w przepaść. A tam coś zdechło? No dobra, ja tam dostałem tego, więc spoko. Dobra, tu widzę, jest taki fajny punkt. No to jazda. No. Skocz. Dosyć.
gdzie? To jest tam kawałek dalej. Dobra, tych ziółek może nie będę zbierał, bo mam ich strasznie, znaczy za strasznie. Znaczy no strasznie dużo. Nie wiem, czy to jest do powiedzenia. No mam za stówkę ich chyba, mam ich dobrze kojarzę. A to jest nawet dużo. Dobra. Teraz traf! 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 Nie! Fuck me! Druga taka debilna śmierć, ale ja nienawidzę takiego czegoś. To nie jest element jakoś mega platformowy, to jest strasznie rzadka rzecz, jak nawet jak na cokolwiek od From Software, ale mnie mega wkurwia takie coś. W sensie, żeby... Ja nie jak to usprawiedliwić, nie? Po prostu nie lubię takich elementów. Dla mnie taki element powinien mieć jakieś zahaczenie typu, że dobra, nawet jak, nie wiem, masz konia, to nawet konie tutaj doskoczysz. Ja pierdolę. Czemu ja się nie zatrzymałem? Kurwa mać, prawie 80 tysięcy psów w dupę. Ja pierdolę. Dobra, może to tu zostać, przecież tak, nie ma tam nic do zebrania. O, mogłem się zatrzymać, zejść, zeskoczyć, przejść i potem sobie wejść na konia. Ja pierdolę jeszcze ich więcej. Jak tu będzie się jakaś taka wielka, jebitna osa, to się kurwa pogniewam. Jak mówiłem, ja się nie boję insektów, nie? Ale no... No powiedzmy, że z bliska nie wyglądają one za dobrze. Zwłaszcza takie wielkie. No. Come on. Serio nie wskoczę? Chyba, że od drugiej strony... no już miałem mówić, ale nie. Czekaj. No. Czekaj. Pokoj. Tutaj. Okej, tutaj coś jest. Cóż takiego? A, Kamil Kowalski. Czyli... też mało istotna. Bo już sobie mogę kupować ten level kamienia Kowalskiego. Dobra, tu mogę przejść... do tych os. Ale jak wejść tam? A, chyba tamtędy. Nie, Boże, co jak przecież tamtędy to ja przeszedłem tutaj najpierw. No. Czekaj, dojdę tutaj. No bo to jest skrzydło od jednej z nich. The fuck is that? Co to kurwa jest? Doleci strzała? No raczej nie tam, gdzie bym chciał. Dobra, no tutaj nie ma żadnego wejścia, drabina, nic takiego. No to nie ma też po co tam iść w ogóle. To jest nie bardziej chyba takie dojście na powrót tutaj, aniżeli dojście tam, więc... Na razie to odpuszczam. Ale ciekawie coś tam znajduje. No bo nie bez powodu jest tam rzecz legendarna. Okej, widzę ostrze, ładnie je kroi! O kurwa mać, ile ich tu jest! No, stary. Serio nie mogę na koniu używać umiejętności broni? Zejdź w takim razie.
Okej, okay, na razie idzie fajnie. No! Jak? Jesus! Rozgrzewających kamieni. Złoty run level 6, kamień kowalski level 4. Błogosławieństwo runu aktywowano. Koń przywołany. Jazda dalej. Tutaj. Upiorna konwalia level 4. Super. Nie podoba mi się nadal fakt, że mogę dalej tutaj przyzwać jakiegoś ducha do pomocy. O, ale dobra, jest miejsce łaski. To ok, się uspokoiłem troszeczkę. Dobra, chyba tylko dla tych osób potrzebne, żeby ewentualnie pomóc się z nimi uporać. Witam. Lord Godwin. Such cruelty. Such humiliation. Oh, my poor sweet lordling should have died a true death. As the first of the demigods to die, as a martyr to destined death. But why must it yet bring such disgrace? A scion of the Golden Bough, sentenced to live in death. How could such a thing come to be? Dobra, ta się powtarza. Odejdźmy, żeby go nie przepuszczać. Kółko. O, to ciekawe. Dobra, gdzie się teraz znajduje tak w sumie? Dobra, dalej mam te przy głębinach, miejsce łaski. Właśnie, żebym nie zapomniał. A nie, mam to przecież normalnie. Wait, czekaj. To są głębiny, a ja... Aha, ja stąd przyszedłem, z tego szczytu wodospadu. Spoko. Nie powiem, nie obraziłbym się za jakąś mapę, nie? No bo... Trochę kiepsko tak błądzić nie wiadomo gdzie, nie? A, wiadomości proszę mi pokazać. Namierzanie celu. Co ty nie powiesz? Okej, okay. Kolejnego gargulca. Zmarzniczej rany. Ulżę ci stary w cierpieniu. Raczej się za to nie obrazisz. Dobra. O nie! Dobra, nie, zeskakuj, bierz miecz w dłoń. I tnij. Jezu, ile ich tu jest? Już co najmniej piąty to był. O kurwa mać, co to jest gniazdo? Oj, 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 do tyłu, do tyłu. No nie! Jezu, ile ich tu było? No 10 co najmniej. Mówię łącznie oczywiście, jakby ktoś nie skumał.
Nie powiem, że to jest oskryptowane, no, nie wiem, nie powiem, że to jest oskryptowane, no bo to nie jest oskryptowane, no to jest po prostu miejsce, gdzie jest taka pułapka po prostu z bazylionów, no ale... Kurwa mać! Kto wpadł na to, żeby takie coś w ogóle odjebać? No kurwa, patrzcie, ich tu jest! To jest posrane! Jeszcze ktoś? Chyba wszyscy. Łuk runiczny, okej. Okay. Akurat dopiero co odzyskany. No i kamień kowalski level 6. No to lód, nie wiem czy był taki mega warty przyjścia tutaj i zawalczenia z nimi, ale... No wiadomo, łuk runiczny to niestety nie jest coś, co jest mega dobre, no bo wiadomo, że łuk runiczny jak ktoś często ginie, jak mi się niestety to zdarza, to jest towar, który naprawdę bardzo szybko potrafi się skończyć. Mapa? Nice! Mapa głębi. O, świetnie, jeszcze więcej bazylionów. Rzeki w bestii. Dobra, fajne jest to, że mogę mu przerwać ładowanie tego splunięcia, czy cokolwiek to jest. Mapa głębin. O, i tu wyjdziemy właśnie taką mapkę, jak mówiłem, trzecia lokacja. No i właśnie tutaj gdzieś, w tej części, znajduje się Fia. Tylko, że oczywiście gdzieś pewnie niżej. Pytanie tylko, jak tam dojść i się nie zabić po drodze. Dobra, nie no, dziduj, dziduj. W ogóle gargulec siedział pomiędzy trupami innych gargulców. No i proszę bardzo, cięcie próżni. Czyli dokładnie to samo, co mi dawał ten. A, nie otworzę. Dobra. Dokładnie to samo, co teraz zdobyłem. Jaki zdobyłem teraz popiół wojny, to tak umiejętność miał tamten mieczyk. Od gargulca. No i opis jest dokładnie taki sam. Dobra. Akunia w takim razie. Oj. Lecimy dalej. Okej. O, bez głowi. O, super, jeszcze się nie widzieli, nie robią. Padają na strzała, to jest akurat dobre. Znaczy na strzała, w sensie nie wskrzeszają się. Chodziło. No ale samo to, że kurde są bez głowi, już trochę jest dziwne. O, dość szybko to miejsce łaski. Trzecie chyba z sześciu, jakie jest łącznie w tej lokacji, z czego wiadomo, szóste to jest na pewno walka z bossem. No bo nie uwierzę, że Fia tak po prostu sobie tam stoi. Na bank będę musiał z jakimś bossem zawalczyć, żeby do niej dojść. O, proszę, bezgłowy jeździec na bezgłowym koniu! Ciekawe. Okej. Nie sądziłem, że to mu aż taki damage będzie biło. Bo to jest ciekawe, bo ten gargulec tak naprawdę nie zioni ogniem, tylko używa tego... perfumu, nie? Na sypanie iskier, czy coś takiego.
3000 tego gargulca w ogóle dostałem. Oh, nice. 5 poziom Cornwall. Kurwa. Konwali, nie Cornwalli. Dobra, moment. Szybka odmianka amuleciku. Nie, czekaj, zostań tu. Łykaj to. Odmieniamy to. No i lecimy dalej. Dobra, zligrowałem to miejsce łaski, czy nie? Tak, okej. Więcej typiarzy. Spoko. O, 40 minut w ogóle minęło. Co jest? Kiedy ten czas tak mija? Uuu, proszę, kolejne mauzoleum. Ładnie. Robienie flaszki, to mi się podoba. Nie tutaj, czekaj. Ja mam jakiś duży garnek na błyskawice. Ja mam tylko zwykły. Dobra. Zróbmy sobie w takim razie. Wiadomo, jako iż oni stoją na wodzie, no to te garnki będą jeszcze bardziej skuteczne w tym wypadku. No i okej. Trzeba tu. Rękawice mauzoleum. Chyba już takie mam. Ale nie jestem pewny. Mam? Kurde, tak myślę, gdzie by iść, nie? Czy już skończy odcinek, czy to jeszcze do tej jednej godziny, tak do godzinki to pociągnę. Panowie! Nie poczuwacie wy się za bardzo? Jedna pika, tego jeszcze nie było. Dziękuję. No i ładnie, akurat odbiłem sobie flachy. Dobra, moment, muszę się pozbyć tych garnków wszystkich, tych zbędnych. Tak, garnek w porządku. Duży minus jest taki z tymi garnkami, że niestety, ale spora ilość wymaga właśnie użycia przeze mnie skupienia. Jak właśnie te garnki z wodą święconą, czy w porządku i tak dalej, ale
muszę się ich pozbyć, mieć właśnie więcej na później. To jeszcze... Kurde, minąłem się z tym. Tu. Chociaż w sumie, dobra, nie, tego Mołotowa to sobie może lepiej zostawię. No dobra, na razie jest spoko. Biegniemy dalej. Dobra, bynajmniej do tego kolejnego miejsca łaski, no bo na pewno jakieś jeszcze odkryję po drodze. No i wtedy jak odkryję to czwarte miejsce, no to wtedy zakończymy odcinek. Nie wiem, czy mi się coś odnowiło tak naprawdę. Ale chyba tak. Ale... Najważniejsze, że grupka jest pokonana. Tam kolejna. Trupa. Ponurek Kowalski, poziom 6. To bardzo dobre. No come on, serio? A, pierwszy. A za tego dostałem ten miecz rycerski. Musiałem jakiegoś pokonać, widzę po drodze. A nie, Visceral wszedł. Spory rozstrzał jest między nimi z tymi kamieniami kowalskimi. Od czwartego przez piąty po szósty. Trochę żołnierza mauzoleum, no ale widać, że kilku pewnie przyzwa. Dobra, jesteśmy powiedzmy na krańcu mapy, nie? Czy tam na krańcu tej lokacji. Więc idziemy teraz w drugą stronę. Najlepsze wyjście to jest po prostu zrobić mu parabę. Albo chociaż go rozbić po prostu. Co oni tak te rękawice tylko dropią? Nie macie niczego innego? Na nogi też te rękawice zakładacie? Dobra. No, na ten korzeń raczej nie mogę wejść. Stąd przyszedłem. Też w sumie, jakbym wszedł tutaj wyżej, to może byłbym w stanie wskoczyć. No i niby jest tu jakieś przejście, no ale... Raczej nie tam mam się udać, więc idźmy tędy. Z kim mi walkę liczy? Aha, Bazylion. Okej. Dobra, jest ich tu więcej, czyli mnie tu jeszcze nie było. Plus nie jest ta pułapka z tamtymi Bazylionami.
Jedna rzecz, która mnie wkurza, jak mam krótki miecz, nie? Na koniu. Czyli jego strasznie słaby zasięg. O! Otwarcia? Nie. Dobra, moment. Błogosławieństwo, proszę. To się może przydać. Cisterny świetli, no to już trochę ich było. O, kolejna konwalia. Tym razem poziom 5. A tu mogę wejść troszkę wyżej, no ale nigdzie mnie to nie prowadzi. Niestety lub nie. Konik sobie podjem. Jeszcze jedną. Proszę bardzo. Za darmo podhealowany. Oho, są osy. A nie, przepraszam, to nie osy, to są te mrówki. A to czekaj, tutaj poprzednio też były chyba mrówki. Dobra, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czy samice mrówek nie są w stanie latać? Bo tak z Ant-Mana kojarzę, że on na jakiejś mrówce latał. Chyba samice niektórych mrówek mają skrzydła, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, co jest tu? Kamień Kowalski, poziom 7. Okej. Okay. Racja. No i teraz jeszcze dostać się tu wyżej. A! Okej, okay. Co jest tu? Żelasty liść, 5 sztuk. Liczę na coś lepszego. Udałoby się, jak sądzicie? Coś, nawet jakby się udało, to nie wiem, czy to mi coś daje. Ale w ogóle jestem wedle mapy. Zaraz tu powinno być przejście, kurde, do tej walki właśnie z bossem. Jak widać, nie ma go, więc pytanie, czy ja źle szukam, czy po prostu czegoś nie kumam. Tutaj konwalia też poziomu 5. Szkoda, że te konwali mają tylko 3 jakby tiery widoczności, bo jeśli wiecie, o co mi chodzi, nie? W sensie tego, że ten wygląd ich nie zmienia na każdym poziomie, na, i w grze, i na tym, tylko to jakby co te 3 poziomy. A nawet jeśli się zmienia, no to te zmiany są tak mikroskopijne, że się nie da tego wychwycić. Ej, no słyszę, jakby coś mnie atakowało, kurde, świętością. Nie jestem pewny, co i gdzie. A ty, czekaj, ja z tym się mogę tu chyba wybić. W ogóle po to to głównie jest. Trzeba dobrze ustawić oczywiście najpierw. Nie, jednak nie. Jednak to nie o to chodziło. Jest tylko do tego. Dobra, żeby te całe runy nie poszły w cholerę, no to na wszelki wypadek założę sobie talizman z gałązki. Nie żyje? Jap. Dobra, dało się dostać. Ale nie, no tak jak mówiłem, no tam się nie da dalej przejść. Właśnie pytanie, co dalej z tym zrobić? Ja wracam do tego. No i co? Triggeruję run. No i muszę sobie znaleźć. A dobra, te by mnie nawalały. A tu nie, trzeba jednak skakać po tych korzeniach. Dobra, czyli tutaj.
jakoś tam dojść, tu na górę, coraz wyżej i dojdę w końcu tam dalej. Dobra. No to w teorii mam plan na kolejny odcinek, jak przejść dalej. No a w praktyce zobaczymy, co z tego będzie. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.